Kontuzje są niesprawiedliwe. Każdy z nas spotkał na siłowni osobę, która z garbem niczym u Quasimodo podnosiła swoje rekordy w martwym ciągu. Zastanawiasz się wtedy, dlaczego jeszcze nie zrobił dyskiem dziury w suficie. Tymczasem ktoś inny dba o regenerację i idealną technikę, a jeszcze podczas rozgrzewki coś może mu nieoczekiwanie pstryknąć. Leżąc potem na kanapie i okładając się lodem, będzie się zastanawiać, co poszło nie tak. Otóż zdarzają się i takie urazy, na które nie mamy wpływu. Niestety mogą być spowodowane predyspozycjami genetycznymi, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Punktem wyjścia do dzisiejszego tematu będzie osoba Piotra Piechowiaka, u którego pojawił się podobny problem. Wraz z początkiem kwietnia zapowiedział koniec kariery kulturystycznej. Jej zwieńczeniem był świetny występ na zawodach we Włoszech, gdzie zdobył 2 złote medale. Na scenę wniósł duże rozmiary przy dobrej definicji. Jak wiadomo, kulturystyka to sport mocno nadwyrężający zdrowie. Piotrek ma także za sobą kilka lat startu w zawodach Strongman. Wydawałoby się, że najbardziej wymagające lata ćwiczeń ma już za sobą, a sportowa emerytura to idealny moment, aby spokojnie odpocząć. Niestety szybko pojawiły się nieoczekiwane dolegliwości. Kilka dni temu Piechowiak zaniepokoił swoich fanów, wrzucając zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Początkowo nie dzielił się informacją, co dokładnie się stało, a w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo domysłów. Od razu po powrocie do domu opowiedział o przyczynie hospitalizacji. Wszystkiemu winna była przepuklina pępkowa oraz pachwinowa. Dodatkowo został mu wycięty zrost zerwanego mięśnia, którego Piotr nawet nie był świadomy. Robiłem przepuklinę pachwinową. Dodatkowo docent zrobił mi przepuklinę pępkową, bo tam miałem na jakieś 3-4 szwy, to też mi to zaszył fajnie, więc okej. Okay. Jeszcze gdzieś tam miałem jakiś uraz. Nie wiem, czy to było naderwanie mięśnia czegoś, czy po prostu coś takie jakby skrzep był. Był ten uraz, już podejrzewam, dawno, nawet nie wiem kiedy. To też docent mi go wyciął, tak żeby gdzieś tam nie kolidował mi w jakichś tam przygotowaniach. Problem nie jest nowy, bo jak mówi, doświadczał takich dolegliwości już jako roczne dziecko. Wówczas obeszło się bez zabiegu, a przepukliny się wchłonęły. U dzieci wcale nie jest to rzadki kłopot. Może on wynikać zarówno z osłabionej tkanki łącznej, jak i niekorzystnej budowy anatomicznej. Wygląda na to, że w jego przypadku była to niefortunna predyspozycja do tego rodzaju dolegliwości z dzieciństwa, która ujawniła się ponownie po latach ciężkiego dźwigania. W jednym z wywiadów z 2009 roku wspominał, że zmagał się z przepukliną kręgosłupa. Były to lata, w których dźwigał największe ciężary. Jego rekord w martwym ciągu wynosił wówczas 310 kg, a w przysiadzie potrafił wykonać 5 powtórzeń z obciążeniem przekraczającym ćwierć tony. To schorzenie powstaje w wyniku dużego ciśnienia w jamie brzusznej. Pojawia się ono nie tylko podczas przerzucania żelastwa na siłowni. Wywołuje je na przykład przewlekły kaszel upalaczy lub gdy z oporem przychodzi ci poranna toaleta. Wówczas narządy wewnętrzne mogą ulec przemieszczeniu. Jedyną metodą leczenia jest wykonanie operacji. W innym razie przepuklina będzie się powiększać i powodować coraz więcej bólu. Zabieg polega na przywróceniu narządów wewnętrznych na właściwe miejsce oraz zasklepieniu ich specjalną siateczką zapobiegającą nawrotom. Wskazuje się, że co czwarty mężczyzna może doświadczyć tego schorzenia w którymś momencie życia. Oprócz budowy anatomicznej, czynnikiem ryzyka są także osłabione mięśnie brzucha. Jeśli wmawiano ci, że od dźwigania ciężarów dorobisz się przepukliny i skończysz na wózku inwalidzkim, absolutnie nie musi być to prawdą. W końcu w planie treningowym przeciętnego zjadacza kreatyny znajdują się ćwiczenia na tą partię. Co więcej, siłownia to miejsce, w którym pilnujemy techniki, minimalizując ryzyko kontuzji do minimum. W gorszym położeniu są osoby nie trenujące, ale pracujące fizycznie. Tam ryzyko wystąpienia takiego urazu jest znacznie większe. Wyobraźmy sobie hipotetycznego kuriera. Sporą część dnia spędza w pozycji siedzącej, ale od czasu do czasu musi zmierzyć się z cięższą paczką, wnosząc ją na kilka pięter. Dla niewytrenowanej osoby będzie to wyzwaniem. Jeśli nie miał uprzednio do czynienia z siłownią, jego technika podnoszenia przedmiotów będzie kiepska. W takim wypadku ćwiczenia wzmacniające rdzeń są wręcz wskazane. Niestety czasem można mieć przepuklinę lub predyspozycję do niej i nawet sobie z tego nie zdawać sprawy. Jeśli jest niewielka, nie będzie dawać oznak bólowych, a przy ciągłym obciążeniu treningiem siłowym okaże się tykającą bombą. To dlatego zdarzają się one także u sportowców z odpowiednim przygotowaniem fizycznym. W jednym z badań przeanalizowano różne rodzaje kontuzji doświadczanych przez polskich crossfiterów.
Spośród 204 osób, 3 z nich poddały się zabiegowi usunięcia przepukliny w trakcie przygody z tym sportem. Co prawda jest on dość specyficzny i tego typu kontuzje mogą występować tam częściej. Nierzadko ćwiczenia wykonuje się na dużym zmęczeniu, przez to trudniej jest zadbać o prawidłową technikę oraz oddech. Pozostając jeszcze na polskim podwórku, sam Robert Lewandowski w 2019 roku przeszedł zabieg usunięcia przepukliny. Na szczęście nie jest to żaden wyrok i po operacji można szybko powrócić do pełnej sprawności. Na stole chirurgicznym z identycznym problemem pojawił się w przeszłości także Chris Bumstead. Jak widać, nie przeszkodziło mu to jakkolwiek w zdobyciu 4 tytułów Mister Olympia. Od tamtej pory w czasie off-seasonu bez trudu wykonuje ciężkie serie przysiadów czy martwych ciągów. Z przepukliną zmagał się także Big Ramy. Choć brakuje statystyk w odniesieniu do kulturystyki, można zaliczyć ten sport do grupy szczególnego ryzyka. Nie mam tutaj na myśli rekreacyjnego budowania sylwetki, a zawodowych kulturystów szczególnie z kategorii Open. Zauważmy, że wielu z nich cierpi na palumboizm. Do dzisiaj jednoznacznie nie wyjaśniono pochodzenia tego problemu. Teorie opierają się na skutkach ubocznych stosowania insuliny, hormonów wzrostu czy jedzeniu ogromnych ilości jedzenia. Tak czy inaczej, zwiększenie objętości jamy brzusznej przekłada się na wyraźne uwypuklenie środkowej sekcji. Mięśnie rdzenia pozostają wówczas w rozciągniętej pozycji, co powoduje ich osłabienie. W połączeniu ze zwiększonym ciśnieniem w jamie brzusznej podczas wykonywania ćwiczeń istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia przepukliny. Co więcej, ten sam problem może dotyczyć także Ciebie. I absolutnie nie oskarżam Cię o użycie sterydów czy palumboizm. Chodzi o osoby, które stale borykają się z problemami trawiennymi, takimi jak wzdęcia czy zaparcia. One także mają charakterystycznie odstający brzuch. Aby móc ćwiczyć przez lata bez urazów, warto wprowadzić zmiany w diecie lub skonsultować się z gastrologiem. Przed piechowiakiem znajduje się teraz perspektywa kilku tygodni ograniczonej aktywności fizycznej. Jak mówi, jak najszybciej będzie chciał powrócić do regularnego wysiłku, zaczynając od spacerów. Nie zrezygnuje też z treningów siłowych, które włączy do swojej rutyny, kiedy tylko będzie to możliwe. Czas rekonwalescencji mam taki, że kilka tygodni mam nic nie robić, chyba że będę się lepiej czuł, to wtedy gdzieś tam będę chciał wprowadzić jakieś spacery. Jak kilka dni spacery będą szły i będzie dalej ok, no to jakieś tam treningi siłowe już lekko wprowadzę. Obecnie jest na lekach przeciwbólowych, które pozwalają mu przeczekać najtrudniejszy okres rekonwalescencji. Najpewniej przez ten czas straci sporo masy mięśniowej. Biorąc pod uwagę, że jest świeżo po zawodach, a także nie wykonuje treningów, prawdopodobnie zredukował dawki środków anabolicznych do minimum. Z tego powodu spadki mogą być jeszcze większe. Proces rehabilitacji po takiej operacji zależy od jednostki. Rekomenduje się jak najszybszy powrót do poprzednich aktywności w miarę ustępowania bólu. Jeśli operacja była dobrze wykonana, jestem pewien, że zobaczymy piechowiaka na sali treningowej już w najbliższych tygodniach. Zapowiedział, że jeszcze tej jesieni będzie chciał zawalczyć w klatce, co jest jak najbardziej możliwe. Wbrew niektórym komentarzom, to nie doping spowodował wystąpienie przepuklin. W końcu wielu siłaczy podnosiło znacznie większe ciężary przez długie lata, nie doświadczając takich problemów. Poza tym może jej się nabawić każdy z nas. Wygląda na to, że głównym problemem u Piotra były predyspozycje, które ujawniły się już w dzieciństwie. W dodatku przepuklina pojawia się częściej u mężczyzn niż u kobiet, a ryzyko jej wystąpienia rośnie wraz z wiekiem. A zatem piechowiak był na nią szczególnie narażony. Pozostaje mu życzyć zdrowia oraz szybkiej rekonwalescencji. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.